interpelacji i zapytania rady. Bardzo proszę, szanowni radni, bardzo proszę radnych. Jak mówicie, wczoraj żeśmy tam wstępnie ustalali na temat hemoenergetyki. Czy pan, jest oficjalnie, czy pan podtrzymuje zrobienie nam tego sanitariatu? Ciągle wracamy do tego punktu. Tak, rozmawialiśmy wczoraj. Proszę tylko powiedzieć, czy tak, czy nie, no po prostu nie będziemy. Na dzień dzisiejszy mówię, że nie będzie robiony, tylko dlatego, że planujemy dużą inwestycję na wiosnę. Podtrzymuję ten jeszcze warunek, że w przypadku organizowania jakiejś uroczystości dzisiaj rozmawiałem z panem sołtysem. Planuję 2-3 uroczystości na tej świetlicy i tam otrzymuję moją deklarację, że na ten okres będą postawione przenośne publikacje. Tak, ale już wyjść z publikacji to będę mówić. Żeby za stołem znowu usiąść. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja przypominam, że jesteśmy w punkcie interpelacji i zapytania rady. Bardzo proszę Pani Radna Gantz. Ja przepraszam, ja nie chcę występować tu w roli mecenasa radnego Trójmiasta, niemniej jednak, proszę Państwa, ja nie rozumiem, wczoraj była komisja i na dowidzeniach widzieliśmy sobie, pan obiecał w obecności komisji sportu, prawda? No to że ja nie rozumiem, noc zmieniła pana. Zrobię toaletę. Tak. Ale tak, proszę Państwa, no nie wiem, chyba zaczniemy rejestrować swoje roboty. Ja pan u mnie z 100 tysięcy na tyle, co na ulicach. To nie tylko ja słyszałam, przecież jest przewodnicząca, przewodniczący i jest chyba 50% rady, która może potwierdzić. Na zakończenie pan powiedział tak. Czy sen dla pana wpłynął i mówi pan dzisiaj nie, bo tak mogę sobie zrozumieć. Tak jak mówię, nie jestem mecenasem, niemniej jednak no, jestem zszokowana, że wczoraj pan mówił tak na pewno o godzinie 16. Być może źle to zainterpretowałem, cały czas mówię o jednej podstawowej rzeczy, że jestem zainteresowany kompleksowym remontem tej świetlicy, łącznie z toaletami. I takie wyrywkowe, proszę Państwa, to też jest kwestia przygotowania kosztorysu. Ja nie mogę tego zrobić ad hoc. Bardzo proszę. Panie Burczy, ja sam wczoraj zadałem pytanie panu, że odnośnie tej toalety, którą radny tutaj chodzi, proszę o zrobienie. Pan sam zadeklarował się, że jednak zrobi kosztorys i ta toaleta będzie zrobiona. A teraz pan po prostu zmienia zdanie. Nie wiem, czy pan, nie zmieniam zdanie. Czy pan po prostu nie chce nas jako radnych skutek po prostu uważam, że cały czas jesteśmy w jakiś sposób pana w jakiś sposób niedoceniani. Dlatego ja uważam, że radny z Chełmu, pan Rodzik, podjął słuszną decyzję, bo przy jednej pieczeni można upiec dwie. Taka jest kolej rzecz. Nie ma takiej możliwości, proszę tego głośno nie mówić. To znaczy, o jakiej pieczeni pan myśli? No, o ubikacji. Panie wójcie, wczoraj ustaliliśmy z tego, co pamiętam, na komisji, na koniec, że w związku z faktem, iż na przyszły rok zaplanowano 100 tysięcy w budżecie na remont. Jeszcze nie zaplanowano, proszę Państwa, o czym mówimy o przymiarkach. Tak było powiedziane, że planuje pan 100 tysięcy na przyszły rok do budżetu na remont świetlicy w Chełmie. Że ucinamy 20 tysięcy. W czasie luźnej rozmowy, proszę Państwa, to w takim razie było na zasadzie przekomarzania. Proszę wskazać. Nie było przekomarzania. Proszę wskazać. Była konkretna komisja. Ale nie było kontaktowej decyzji. Proszę wskazać, z których mamy 20 tysięcy wyciągnąć. Na jakiej podstawie Państwo oceniają, że to gdzie kosztowało 20 tysięcy? Kiedy tam trzeba zacząć od instalacji i od gruntownej przebudowy. Dzisiaj jestem po rozmowie z panem, który kończył już tak. I że no, to koszty będą znaczne. Nawet w przypadku, jeśli chodzi o... Czy można wskazać miejsce, skąd wziąć pieniądze? Ja proszę, panie wójcie, z obniżki pana partii, której dzisiaj uchwałę podejmiemy. Zróbmy toaletę. Jest to taki chyba w XXI wiek, cywilizacja. Ja nie rozumiem. Ale do końca roku nie nazywamy 20 tysięcy. Ale robisz mi całą rzecz. Ale nie wyrokuje zaraz. Rozumiemy, że wójta decyzja jest taka. Teraz już chcę powiedzieć, że w tym roku nie przewiduję wykonania sanitariatu w świetlicy Chełmie. Mówię to głośno, że wczoraj wygląda na to, że nie. Nie zmieniam, ciągle podtrzymuję swoją decyzję.
Chcę kompleksowo naprawiać świetlicę w... Trudno. W takim razie proszę bardzo, jesteśmy w punkcie interpelacji i zapytania radnych. Czy który z radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę radnych. Panie Wójcie, jeszcze w kwestii przekłamań i takiej, nie wiem, ignorancji urzędniczej w stosunku do interpelacji radnych. Na ostatniej sesji, na której niestety nie byłem obecny, mój sołtys zapytał o wojsko mundurowe. Ja przepraszam, tytułem wstępu powiem tylko, że w 2009 roku w kwietniu cała rada przed sesją pojechała na teren dawnej szkoły w Mazurowicach, żebyśmy wszyscy razem podjęli wspólną decyzję, jak podzielić geodezyjnie działki akurat przy tej szkole. Przy szkole było boisko. Generalnie rada się zgodziła, że róbcie państwo co chcecie z podziałem działek, natomiast nie ruszajcie boiska. Wydzielcie tak, żeby dzieci i mieszkańcy Mazurowic, żeby zachować funkcjonalność boiska. Była zmiana miejscowego planu, tam długo nie mogliśmy chyba tego sprzedać. W tym roku z naszego funduszu sołeckiego podjęliśmy decyzję, że chcielibyśmy to boisko doprowadzić do jakiejś tam użyteczności, żeby dzieci, młodzież mogła z tego korzystać. Ja powiem tylko tak, w mojej interpelacji z 26 maja 2009 roku wyraźnie wskazywałem, że chciałem zaprotestować przeciwko takiemu podziałowi geodezyjnemu, jaki tutaj pani sekretarz przedstawiła. Niejednokrotnie interweniowałem pani sekretarz w tej sprawie, ale jest jakiś dziwny opór materii i niezrozumienie, tak bym powiedział. I jeszcze tam bardzo proszę ręce precz od tego boiska. To jest cytat z protokołu. I teraz moje pytanie. Proszę, odpowiedzcie mi państwo, kto odpowiada za to, że Mazurowice zostały bez boiska, tego przy szkole, jeżeli wszyscy radni, którzy tutaj starzy radni są, mogą potwierdzić, im praktycznie nie zależało na, nie wiem, na moją prośbę wymuszoną, zgodzili się z tym, żeby funkcjonalność tego boiska została utrzymana w takiej formie, jak jest. Na dzisiaj nie mamy boiska. Pani sekretarz, pani była w tamtym czasie. Proszę mi powiedzieć, co z tym boiskiem? Znaczy, proszę państwa... A jeszcze przepraszam panie wójcie, bo już będę zaraz kończył. Kolejna kwestia to jest boisko, które było do tej pory w Mazurowicach. Boisko duże, może niezbyt estetyczne i piękne. Jest na terenie naszym przemysłowym, który mamy do sprzedaży, a który poprzedni wójt wydzierżawił firmie Berger na składowanie ziemi, odpadów, gruzów i tak dalej. Również niejednokrotnie pytałem, jakie będziemy mieli z tego tytułu korzyści, na co wójt Dudziński powiedział, że jest z tego sporządzona notatka, czy coś takiego. W zamian firma Berger ma naprawić drogi i tak dalej. Dzisiaj mamy tak, nie mamy boiska, mamy pełno kamieni, których Berger nie chce usunąć i zostaliśmy z ręką w mocniku. Proszę, powiedzcie mi państwo, kto za to odpowiada? I powiedzmy w końcu wyraźnie, że odpowiada za to Kowalski. Mamy tutaj gazetę, mamy prasę i upublicznimy w prasie, że pan Kowalski odpowiada za to, że w Mazurowicach nie ma boiska. I zapraszam pana Kowalskiego, niech przyjdzie do Mazurowic i powie to ludziom. No przepraszam pana Kowalskiego. I powiedzmy sobie wyraźnie, zamiast pisać coś w naszej gazecie matrzyckiej, rzeczy mało ważne, napiszmy wyraźnie. Za brak boiska w Mazurowicach odpowiada ta i ta osoba. Ja nie mam do nikogo pretensji, ale pokażcie mi państwo, kto jest w końcu winny, kto jest za to odpowiedzialny. Dziękuję. Proszę państwa, jeśli chodzi o, może zaczniemy od końca, jeśli chodzi o boisko w Mazurowicach, to usytuowanie boiska na terenie przeznaczonym pod przemysł było od lat. Z chwilą, kiedy składował to Berger w zamian za to, że tam składował ten broker, bo tak to trzeba nazywać, przekazał nieodpłatnie gminie Małczyce 500 ton niesortu, które żeśmy budowali na wszystkie drogi gminne na początku maja, proszę państwa. To było to zadośćuczynienie, które wynikało z użytkowania tego terenu. To jest po pierwsze. Po drugie, to na każdej sesji, no, firma Berger na poprzedniej sesji również to przypominałem, że do końca października zobowiązała się pisemnie, że te kamienie, które zostały pozbierane i złożone na dupki, zostaną usunięte. No jeszcze mamy połowę października, poczekajmy chwilę, będziemy znowuż w tej sprawie monitorować i naciskać, żeby te zobowiązania, które zadeklarowali, zostały wykonane. Jeśli chodzi o
boisko sportowe w Mazurowicach. Zostało przeniesione tutaj na tą stronę Zatory. Od paru lat jest ono tam sukcesywnie właściwie budowane, bo to tak to trzeba powiedzieć. Firma Berger, też chyba i PRK i tam parę innych firm zaczęło budować wały, w jakiś sposób też tam prowadziło rekultywację terenu. Idzie to w taką inną stronę. Myślę, że tam potrzeba około 30-40 tysięcy, żeby to boisko nadać mu właściwy charakter, żeby stało się boiskiem. Jeśli chodzi o teren tutaj przy dawnym budynku szkoły Mazurowice. Proszę Państwa, teren przy budynku dawnej szkoły Mazurowice oznaczony geodezyjnie numerem działki 104 Obryn Mazurowice. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę usługowo-mieszkaniową mieszkaniową i oznaczony symbolem UM. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Marczyce obejmujący obszary położone w obrębach Gębice, Wilczków i Mazurowice, stanowiące działki usług oświaty, zostały zatwierdzone uchwałą nr 29/130/08 Rady Gminy Marczyce z dnia 25 listopada 2008 i nie przewiduje usytuowania na tym terenie boisk. No nie wiem, tutaj jest rada, była, możemy to wrócić, sprawdzić jak to było, nie pamiętam jak 3 lata temu. Jednocześnie zaznaczam, że gdzieś Mazurowice ma zabezpieczony teren pod boisko sportowe w granicach działki oznaczonej geodezyjnie numer 84 łamane przez 2, o której tutaj Państwu wspominam. I jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego w obrębie Mazurowice. Ja tu chciałem przypomnieć, że nawet pan wójt był osobiście, ustaliliśmy, w którym miejscu mają nie, bramy. Nie, nie, światła bramek. Proszę do niego. Proszę Państwa, wtedy żeśmy zdecydowali to na pana, jako pan radny nie zadecyduje, w jakiej to formie ma być, w jaki sposób kwestia wydzielenia poszczególnych działek, bo to byłem zwolennikiem, żeby sprzedać w całości. Nie, przypomnijmy sobie o tej trzeciej wolnej działce, która jest zastanowiona. Ja tylko dopowiem, panie wójcie, bo mnie mało tu krew mnie zaleje, że cały czas wody bijecie. Panie wójcie, mieliśmy spotkanie w klubie w Mazurowicach, była pani sekretarz, było spotkanie Rady Sołeckiej odnośnie boiska przed mapką. Trykała wyciągnęła mapkę, trykała mówiła jak to jest, bo widzieliśmy jedną rzecz, sprzedajcie sobie budynek mieszkalny, ale zostawcie nam boisko. Tak, będzie. Była wyjazdówka, tak, będzie. Gdzie ono jest? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, panie wójcie, czy jest sporządzana notatka z kwietnia tego roku, kiedy mieliśmy spotkanie, ja, pan i kierownik Bergera? Jest? Bo pan mówi, że będzie zbierał kamienie. A tam było zaznaczone, że miała to wykonać firma pana Majerowskiego, rekultywacja terenu z kultywacją i zbieraniem kamieni. A tam jest tylko pozbierane. Jestem ciekawy, jak oni skultywatorują i wyciągną tą glinę, którą zakopali, to co pan z tym zrobi, fantek? Ja pisałem do pana pismo, ja to pismo mam. Ja to pisałem przez dziennik. Jaka to jest decyzja? Co zrobił z gliną? Przecież tam jest glina po lewej stronie, tam się nie utopił. Tam było pole orne, tam ludzie czerpili i siali zboże. A tu się okazuje, że w tej chwili po prostu zbiera kamienie. My tak po prostu będziemy wszystko nakrywać, po prostu poddywa. No krew człowieka zalewa, że po prostu nic się w tym temacie nie robi, a ktoś za sklepie za 500 ton po prostu za przeproszenie podurbie. Dziękuję bardzo i przepraszam. To się dzieje na naszej wiosce. Po prostu serce mnie boli, że tak po prostu wioska jest po prostu traktowana jako piąte koło uwozu. Kraj za miastem, bo jest po prostu obrzeżem powiatu. Wszystko na nie, woda na nie, boisko na nie, sport na nie, nic na nie. Panie wójcie, czy pan się jakoś odniesie do słów sołtysa? No nie wiem, z tego co ja wiem, tutaj trudno mi się odnosić, no pan sołtys... Byliśmy razem, panie wójcie, przypominam. Podpisał się pod wszystkimi, jeśli chodzi o odbiory dróg, o stan techniczny, które jest firma Berger, nie tylko firma Berger, ale również firmy, które świadczą usługi tutaj dla... w trakcie modernizacji kolei uczestniczył, podpisał się. Oczywiście pod PLK, nie wnosi żadnych uwag. Dziwię się, że znowuż ta sprawa jest odkopywana i znowuż przewracamy po... Panie wójcie, ja pod Bergerem się nie podpisałem, to panu przypominam, podpisałem się pod PRK, PRK zrobiła swoją robotę. Monitorowałem do rady, że wrocławska PRK wywozi glinę tutaj na Trójką Bermudzki, gdzie składowali kiedyś kamień. Nic się nie zrobili, oni rozrównali i pojechali. Monitorowałem do rady. Nie żeście nie zrobili. Panie Mirku, byłem monitorowany? No, proszę powiedzieć głośno, żeby wójt słyszał, że byłem monitorowany. Bo pan wójt nie dosłyszał.
Szkoda, pani przewodnicząca, bardzo przepraszam za takie wtargnięcie, ale myśmy jako studenci powinni mieć głos na samym końcu. Wysłać wszystkich, a na końcu podsumować po prostu całe zdarzenie. A my jesteśmy na początku i po prostu rozbijamy całą sesję. Sołtysi, jak byliście trochę później, to znowu sołtysi mieli problemy, że muszą być do końca sesji, że są na końcu. Czy tak to muszą być? Jesteśmy w trakcie zmieniania statutu, pan jest też w komisji statutowej, pewnie nas pozmieniamy tak, żeby było dla wszystkich dobrze. Chociaż się wszystkim nie da dogodzić, ale pozmieniamy tak, żeby było optymalnie przynajmniej. Mam nadzieję.